Cześć ludziska. W tym odcinku opowiem wam o tym, co warto względnie szybko złapać, żebyście mogli szybko progresować. Pierwszą tak naprawdę użyteczną bestią, którą powinniście złapać, to pterek. Daje ogromne możliwości, a przy tym bardzo łatwo jest go złapać. Wiążecie go bolą, a potem strzelacie mu prosto w łepetynę, a potem karmicie mięchem. Karmiąc go zwykłym mięsem, musicie tylko uważać, żeby się nie wybudził. Jest to stosunkowo szybki środek transportu, no ale przede wszystkim lata. Dzięki czemu dostaniecie się w większość miejsc na mapie. No i można też nim coś zagryźć. Nie jest co prawda jakoś specjalnie silny, ale jakiś tam damage robi. Jednak głównie będziecie go używali do transportu i tyle. Nie rozwodząc się może jakoś za bardzo, przede wszystkim powinniście mu podbijać staminę i trochę wagę. Im więcej będzie miał staminy, tym dalej dolecicie bez przystanku, co jest bardzo cenne, a w wagę wkładacie tyle, na ile na dobrą sprawę będzie wam wygodnie. Ale pamiętajcie o tym, że to nie jest tragarz, raczej jest bardziej wątły, dlatego no, nie obładujecie się na nim jakoś specjalnie. Może nie na początku i też nie na pierwszym pterku, ale warto mieć takiego, który ma trochę włożone w hapsa, jeżeli będziecie potrzebowali takiego, który ewentualnie miałby coś przeżyć. Ale to jest raczej bardzo sytuacyjne i taki pterek nie będzie jakoś często przydatny. Opcjonalnie można sobie też zrobić takiego pod damage, żeby na przykład zabijać ludzi na jeden wirek, ale to bardziej forma zabawy niż użyteczności. No właśnie, wirek. Pteranodon ma ciekawą umiejętność, z racji na to, że klikając C, przez chwilę nabiera całkiem pokaźnego speeda, a przy tym jeżeli trafi coś na drodze, to zadaje całkiem spory damage, jak na pterka. No i na krótką chwilę macie immuna, co pozwoli też wam szybko wyjść z jakiejś ewentualnej opresji. Na przykład gdy coś na was leci albo ktoś do was strzela. Dlatego zdecydowanie powinna to być pierwsza kreatura, którą sobie zdejmujecie. Drugi natomiast osobiście uważam, że powinien być Argent. Też jest to latający mont, co prawda już dużo wolniejszy niż pterek, ale ma naprawdę dużo różnych zastosowań. Na tyle dużo, że będziecie praktycznie z nich korzystać przez całą grę. Przede wszystkim argenty służą do transportu towarów. Mają bardzo duży udźwig, a w dodatku niektóre surowce na argentach ważą mniej. Dzięki czemu w zasadzie może ich unieść jeszcze więcej. Dlatego właśnie jest podstawowym ptaszyskiem, jeżeli chodzi o farmienie surowców, których będziecie potrzebowali swoją drogą całkiem sporo. I o ile w przypadku pterków nie ma to większego sensu, o tyle tutaj możecie sobie zrobić argenta pod DPS. Ten ich damage w połączeniu z tą mobilnością jest całkiem przyzwoity. Pamiętajcie tylko, że jeżeli już chcecie robić coś takiego, to robicie argenty pod udźwig i osobne argenty pod damage. Dzięki czemu będziecie mogli względnie wygodnie sobie takim argentem trochę popolować. W przypadku argentów pod DPS i pod wagę warto też troszeczkę zainwestować w staminę. Niespecjalnie dużo, ale tak, żeby był dla was wygodny. Argenty raczej niespecjalnie będą się sprawdzały w roli tanków, ale również sytuacyjnie można zrobić sobie argenta pod hapsa i założyć na niego całkiem porządne siodło. Ale tak czy inaczej argenty zbierają raczej srogi oklep, gdy coś już się zaczyna bić. Ale to nie koniec. Argenty mają też jedną z ważniejszych umiejętności, czyli potrafią podnosić całkiem przyzwoite dinozaury. Dzięki czemu możecie w szpony wziąć jakiegoś dinozaura do zbierania i lecąc na argencie lecicie z dodatkowym dinozaurem. A co jeszcze ciekawsze, dinozaur, którego macie w szponach, może zbierać surowce, podczas gdy wy mobilnie siedzicie na argencie i tylko podfruwacie do jakiegoś drzewa czy skały, a dinozaur niżej zbiera to sobie sam. Dlatego właśnie argenty bardzo szybko przyczynią się do waszego rozwoju. Ale oprócz tego wszystkiego mają jeszcze jedną dosyć ciekawą umiejętność, bo w argentach można kraftować rzeczy, które kraftujecie w Smithim. Innymi słowy, służą wam jako przenośne warsztaty, co czasami w terenie jest bardzo przydatną kwestią. Kolejnym bardzo przydatnym dinozaurem, którego bardzo łatwo złapać na początku, jest ankylozaur. Jego głównym zadaniem jest zbieranie metalu. Wydobywa go znacznie szybciej i znacznie więcej, niż wy moglibyście to zrobić zwykłym kilofem. Oprócz tego zbiera też trochę kamienia. No i też bardzo przydatny krzemień. Gdy znajdziecie nawet jakiś kryształ, to ankylozaur też się do tego dobrze spisze, czyli jest takim typowym górnikiem. Możecie sobie też nim pozbierać berki, może nie jest to najlepszy sposób na ich zbieranie, ale na początek też nie jest jakiś zły. Warto dodać, że na ankylozaurze także jest redukowana waga metalu, który ogólnie jest bardzo ciężkim surowcem i redukuje tę wagę aż o 75%. I a propos tej wagi, to zdecydowanie warto w nią zainwestować w przypadku tego dinozaura. No i kolejną statystyką jest damage.
ale też nie przesadzajcie. Chodzi o to, żeby ankylozaur niszczył złoża metalu przy jak najmniejszej ilości uderzeń ogonem. Dzięki czemu po prostu będziecie zbierać szybciej. I to są ogólnie najważniejsze statystyki. Jeżeli metal zbieracie w pojedynkę, to warto by się też zastanowić nad speedem. Też to trochę przyspieszy wasze zbieranie. Ale jeżeli zbieracie w dwie osoby, to ten speed nie jest w ogóle potrzebny. I właśnie z racji na to, że jest to taki powolny moloch, to nie jest to dinozaur, którego będziecie używali do walki. Ale ogólnie rzecz biorąc jest całkiem wytrzymały, a przy tym zadaje całkiem spory damage. Ale traktujcie to bardziej jako formę obrony. Jeżeli coś przyjdzie i was zaatakuje, to powinniście być względnie bezpieczni. Kolejnym przydatnym i względnie podobnym dinozaurem do ankylozaura jest Deodicurus, czyli kulka. Ten akurat nie będzie wam służył do zbierania kamienia. Na tym pancerniku akurat nie kamień, waży 75% mniej, no i właśnie na nim jest ten wcześniej wspomniany system zbierania z Argenta. Czyli łapiecie Deodicurusa w łapska, podlatujecie sobie pod kamień, a Deodicurus sam go rozwala swoim ogonem, zbierając kamień do swojego inwentory. Zbierając surowce w ten sposób inwestujecie tylko w wagę i w damage, żeby szybciej rozbijał te kamienie. W niektórych tylko przypadkach opłaca się bardziej zbierać kamień, siedząc na Deodicurusie. Wtedy dopiero opcjonalnie można się zastanawiać, czy zainwestować mu w speeda czy nie. Uważam, że to już jest kwestia bardziej waszych preferencji, ale jeżeli macie tylko jedną kulkę, to w ten speed w ogóle bym nie szedł. Ponadto, jeżeli go bezpośrednio dosiadacie, to prawym przyciskiem myszy możecie się toczyć. Co prawda nie za bardzo można skręcać, ale przyspiesza to podróż. A w dodatku potrafi chlasnąć z tego ogona, także to też jest dinozaur, na którym jesteście względnie bezpieczni. Przynajmniej jeżeli chodzi o PvE. W dodatku, gdy Deodicurus dostanie oklep, i gdy tam jego haps oscyluje wokół 1/3, to zwija się właśnie w kulkę i tak sobie w niej siedzi. Ale w takiej sytuacji bardzo mocno redukuje obrażenia. Jak dobrze pamiętam, to było to 90%, także no dosyć ciężko go wtedy uśmiercić. Co można zresztą wykorzystywać jako dinozaura do tankowania. Może niespecjalnie skutecznego, ale zawsze. Problem z Deodicurusem polega na tym, że ciężko jest go uśpić. Gdy podczas strzelania zadacie mu zbyt dużo damage'a, to chowa się w tą swoją kulkę i macie problem, żeby go uśpić zwykłymi strzałami. Więc albo robicie to w kilka osób i wszyscy skupiają się, żeby strzelić mu pod koniec headshota w jednym momencie, albo musicie zacząć go usypiać troszkę lepszym sprzętem. Opcjonalnie, jeżeli wam nie szkoda surowców, to można mu strzelać w dupsko nawet jak jest zwinięty i tak ten torpor mu wchodzi, ale no, nie jest to najlepszy sposób. Na początku też pewnie nie będziecie mieli jakichś specjalnych przysmaków do oswajania, więc pilnujcie, żeby się nie wybudził. I teraz często w poradnikach można spotkać się z tym, że ludzie polecają tejmowanie bobrów. I ja bym wam tego raczej odradzał. Po pierwsze, dosyć trudno jest stejmować bobra. Jest raczej dosyć niewdzięczny do oswajania. Jeżeli macie Argenta, to może nie ciężko jest odizolować bobra, którego chcecie stejmować od reszty bobrów, no ale mimo wszystko uważam, że niespecjalnie warto, bo zdecydowanie lepszym dinozaurem jest Teryzino. I powiedziałbym nawet, że może trochę ciężej jest go oswoić, ale zdecydowanie warto, bo jest to jeden z najlepszych dinozaurów w arku. Po pierwsze, jest rewelacyjnym zbieraczem. Bardzo efektywnie zbiera drewno, słomę, włókno, skórę, mięso, chitynę, czy później nawet organiczny polimer. Jest to kawał bydlaka, więc nie weźmiecie go sobie Argentem, ale rekompensuje to tym, jak dobrze zbiera te wszystkie surowce. Przede wszystkim jest to bestia, która ma dodatkowe punkty za wbicie levela. I nie chodzi tutaj o te zwykłe punkty, które inwestujecie w statystyki, tylko można mu wyekspić określone sposoby zbierania. Zbiera itemy albo w twardy sposób? Szorstki? Albo w delikatny. I tak na przykład, gdy chcecie zbierać nim drewno, to inwestujecie w to twarde zbieranie. Natomiast jeżeli chcecie zbierać włókno, to musi to zrobić delikatnie. Może się to wydać jakoś tam skomplikowane, ale jak chwilę się nim pobawicie, to bardzo szybko zobaczycie, co należy do tego mocnego zbierania, a co zbiera się delikatnie. I teraz im wyższy poziom jakiegoś konkretnego zbierania, to surowiec, który zbieracie w ten sposób, jest zbierany w większych ilościach. Dostaje po prostu określony procentowy bonus. W dodatku nie jest to też wolny dinozaur, więc idzie to tam względnie sprawnie, ma sporo hapsa i bardzo duży damage. No właśnie, bo Teryzino świetnie spisują się jako dinozaury bojowe. I do PvP, i do PvE. W kwestii PvE tak na mapie zarżną praktycznie
większość rzeczy, które napotkacie na drodze. Chyba, że wyskoczy wam jakaś silna alfa, no to możecie mieć problem. W dodatku też bardzo mało dinozaurów rzuca się na Terizino. Na ogół po prostu często będziecie mogli sobie między nimi przejść. Ale w dodatku też pełnią rolę dinozaurów, z którymi się chodzi na bossy. Do bossów jeszcze pewnie macie daleką drogę i o nich samych będę też opowiadał w innym odcinku, ale mając kilkanaście Terizino, na niektórych mapach idealnie nadają się do położenia bossów. Po pierwsze, bossy zadają im mniejszy damage z racji na to, że Terizino są roślinożercami. Wiem, że nie wyglądają, ale są. W dodatku roślinożercy leczą się w oryginalny sposób, czyli leczy się je ciastkami. Są to itemy, które są bardzo efektywne w kwestii leczenia roślinożerców, więc w kwestii samego PvE zdecydowanie warto hodować Terizino. Ale i na PvP spisują się świetnie, z racji na to, że są względnie szybkie, są w stanie często dogonić jakiegoś gracza, a przy okazji zadają potworny damage z racji na to, że mają dosyć wysoką przebijalność pancerzy. Dlatego bardzo szybko mogą kogoś poskładać, a do tego mają jeszcze dosyć wysoki speed attack. Dlatego o ile na początku dosyć ciężko może być złapać Terizino, z racji na to, że są dosyć wymagające w kwestii oswajania, to naprawdę warto. I piątka, którą wymieniłem, to moim zdaniem jedne z ważniejszych dinozaurów, które możecie zdobyć gdzieś tam względnie na początku. Wiadomo, że jest zasadnicza różnica między złapaniem pterka a Terizino, ale względnie szybko idzie całą tą piątkę ogarnąć. W międzyczasie można się też tam zastanowić nad innymi bestiami, które też będą dosyć przydatne, zwłaszcza na początku. I mowa tu na przykład o tygrysach szablastozębnych. Może nie są one jakieś niesamowite, jeżeli chodzi o zadawany damage. Hapsa też nie mają jakoś ogromnie dużo, no ale no, nie są zwaty, a przy tym te tygrysy są całkiem mobilne. Więc po pierwsze, szybko się przemieszczacie, po drugie, jesteście w stanie strzelać z takiego tygrysa. Na przykład, gdy chcecie coś uspać, albo po prostu walczyć z czymś na odległość. W zwarciu też sobie poradzą i przede wszystkim, gdy będzie gorąco, to jesteście w stanie bez większego problemu uciec, gdy zacznie wam się palić grunt pod nogami. A poza tym całkiem dobrze się zbiera nimi skórę czy chitynę. Czyli po prostu wsiadacie na takiego bydlaka i idziecie pofarmić kilka słabszych mobów. W dodatku są też niewielkie, więc też się spiszą na przykład w jakichś jaskiniach. Tam takiej chityny zdobędziecie ogromne ilości. Jeżeli nie macie gdzieś tam koło siebie tygrysa, to alternatywą są wilki. Wilki co prawda są gorsze pod tym względem, że nie mają siodeł, więc mają mniej defa. Czyli no, po prostu zbierają większe wciry, ale mają też więcej hapsa, więc gdzieś tam to trochę jest zrekompensowane. Z kolei jeżeli zdobędziecie więcej wilków, to dostają one bonus. Im więcej tam ich będzie, tym lepiej. W stadzie wilki są zdecydowanie silniejsze. No ale też nie jest to specjalnie wygodne latać z taką całą watachą. No i tygrysy i wilki idzie łatwo złapać. Kolejnym dinozaurem, ale też specjalnie bym za nim nie latał, bardziej jeżeli gdzieś tam jest blisko was albo go spotkacie po drodze, to gigantopitek. W późniejszym etapie jakoś niespecjalnie się przydaje, ale na początku można go traktować jako swój kombinezon. Po prostu bez żadnego siodła wsiadacie mu na plecy i możecie się na nim względnie szybko poruszać. Jeżeli coś was bije, to gigantopitek na ogół zbiera damage, nie wy, a on zniesie zdecydowanie więcej. Można nim tam pozbierać jakieś włókno czy berki, no ale możecie bezpośrednio z niego podejść do jakiegoś surowca i no i na przykład siedząc na nim rąbać drewno, a on sobie będzie was po prostu nosił. W dodatku można zwiększyć jego defa zakładając mu hełm. I o ile właśnie nie ma tego siodła, o tyle defa się nadrabia nakryciem głowy. Może nosić w zasadzie wszystkie hełmy. Im lepsze, tym lepiej. Na początku nawet możecie się pokusić o to, żeby zabijać nim jakieś podstawowe dinozaury. Jego damage nie jest przerażająco wielki, ale odpycha swojego przeciwnika. Więc jeżeli dobrze wytajmujecie uderzenie, to jesteście w stanie zabijać dinozaury, gdy te was nawet nie dotkną, bo po prostu nie zdążą do was dobiec. No ale też pamiętajcie, żeby z tym nie szarżować, bo nie jest aż tak rewelacyjnie. A, no i najważniejsze, gigantopiteka oswajacie pasywnie, czyli nie musicie mieć praktycznie nic. Wystarczy, że wsadzicie jakieś tam fioletowe berki w ostatniego slota na pasku i skradając się po prostu go karmicie co jakiś czas, aż dojdzie do 100% i będzie wasz. Tylko nie podbiegajcie do niego, bo zacznie was gonić. I ostatnim bydlakiem, którego wam omówię, jest Sarko. Trzeba trochę może pokombinować, ale ogólnie jest go bardzo łatwo złapać, o ile jesteście na lądzie. W żadnym wypadku nie idźcie za tym cholerstwem do wody. Sarko jest przydatny z racji na to, że świetnie spisuje się w roli pierwszego podwodnego dimka. Pod wodą jest wystarczająco szybki, zadaje tam przyzwoity damage, można nim całkiem dobrze manewrować, w razie czego bez problemu wyjść na ląd, no i możecie z niego pod wodą strzelać.
czyli jeżeli chcecie sobie tam coś oswoić, to na Sarko nie ma z tym żadnego problemu i wszystko dogonicie i jesteście na nim względnie bezpieczni, a przy okazji łatwo też na niego zdobyć porządne siodła. A no i Sarko nie potrzebuje tlenu, więc możecie go trzymać cały czas w wodzie i się nie utopi. Jest to na tyle dobry dinozaur, że jesteście na nim w stanie zeksplorować większość rzeczy pod wodą. Jedynym problemem, jaki możecie napotkać, to krakeny i jakieś solidne alfy. Ale też i wtedy nie jesteście bezbronni, z racji na to, że można po prostu pływać tam w kilka Sarko i wtedy ciężko będzie, żeby wam się coś konkretnie przeciwstawiło. I nawet jeżeli gracie na serwerach, na których jest trochę przyspieszony taming, to mając przy sobie kilka Sarko, bez większego problemu stejmujecie sobie krakena. Co prawda najpewniej będziecie musieli poświęcić jakieś Sarko, żeby kraken złapał go w macki, ale wtedy spokojnie możecie podpłynąć do tej kałamarnicy i wsadzić jej czarne perły prosto do ryja. Ale to też temat na zupełnie inne odcinki. To, co chcę tym powiedzieć, to to, że krokodyle mają naprawdę potężny potencjał pod wodą, a i na lądzie w ostateczności nie jesteście bezbronni. I to by było chyba na tyle z tych najważniejszych. Wiadomo też, że jest cała masa różnych bardzo przydatnych dinków. Na tym właśnie polega ARK. Tutaj niemal każdy dinozaur do czegoś wam się może przydać. Można by się też przyczepić, że na przykład grając na Aberration nie ma możliwości złapania pterka albo argenta. No nie ma. Ale nie sposób w jednym odcinku omówić wszystkiego. Dlatego będą kolejne. Jeżeli chcecie je zobaczyć, to wiecie co zrobić. Trzymajcie się, ludziska. Hej.